Cześć widzowie, witajcie w kolejnym poradniku na naszym kanale. W tym poradniku przespaliśmy bezpiecznie noc, znaleźliśmy coś do jedzonka, wyruszyliśmy w poszukiwaniu węgla. Niestety zdarzył się wypadek i zalała nas woda, ale poradziliśmy sobie z tym. Zdobyliśmy jeszcze więcej surowców, zabezpieczyliśmy naszą bazę tworząc sobie drewniane drzwi. W craftingu stworzyliśmy piec, w którym przepaliliśmy sobie surową baraninę do zjedzenia i położyliśmy się bezpiecznie spać. Cześć widzowie, witajcie w drugim poradniku na naszym kanale. W ostatnim poradniku pokazywaliśmy wam, jak założyć nowy świat i jak przetrwać pierwszy dzień i pierwszą noc. Jak ktoś nie oglądał, zapraszamy do obejrzenia poprzedniego odcinka. Dzisiaj przyjdziemy dalej. Tata! Mamy następny dzień. Tata, a możemy stworzyć jeszcze więcej trybów? W przyszłości przetestujemy inne. Teraz nasza propozycja jest taka. Tu mieliśmy naszą tymczasową bazę, więc ja bym zabrał nasze rzeczy. Wszystkie. Zobaczcie, że spada nam już tutaj poziom. Tata! A innym razem zagramy na... I jak będziemy gotowi, to zagramy na hardcore. Dobrze. Tymczasem tłumaczymy widzom teraz. Żeby nam się odbudowały tutaj te mięsne kurczaczkowe łapki, musimy coś zjeść. Jemy jabłuszko. Jak chcecie zrobić wełnę, to musicie owce pokonać. Zgadza się. Mamy teraz dużo surowego mięsa. Mamy 5 steków baranich. I 3 wołowe. Tu mamy jakiegoś cave'a. Cave'y są na razie dla nas niebezpieczne. A czemu? Bo tu się czają złe moby. Ale też w cave'ach jest dużo surowców. Na początku gry najbardziej co potrzebujemy, to potrzebujemy węgiel. I jest on tutaj. Tak więc weźmy i wykopmy sobie trochę węgla. Pastoracy, nie chodzą creepery. Wykopmy sobie trochę węgla. Pamiętajcie, że kopiąc węgiel wypadają też takie zielone kuleczki. O, woda nas zalewa. Co my odblokowaliśmy? Tata? Słuchajcie, gdy się wydarzy coś takiego jak na przykład teraz u nas, że zalała nas woda, możecie to miejsce zamurować. Celujecie na sąsiedni blok. I możecie to zamurować. Widzicie? Zamurowaliśmy i już woda nie leci. Dobrze podbudować sobie zawsze takie miejsce. Tata, a kiedy będziemy gotowi na hardcore? I budujemy, i kopiemy jeszcze ten węgiel. Pod wodą kopanie schodzi zdecydowanie dłużej, ale da się kopać. Dobra. A możemy pójść do jaskini na chwilę? Mamy parę kawałków, nie pójdziemy do jaskini, bo tam możemy zaraz szybko zginąć. O to nam nie chodzi. Cel na dzisiejszy odcinek, zbudowanie tymczasowej bazy i zbudowanie pieca. Żebyśmy mogli zbudować piec, co jest bardzo ważne, potrzebujemy kamień. Kamienia mamy dużo tutaj, także ja proponuję go sobie trochę wykopać, bo to jest jeden z ważniejszych budulców w Minecrafcie. Na początku bynajmniej gry. A czemu ten kierow się tak szybko nie kończy? Dzięki temu... No, nie kończy się szybko. Dzięki temu będziecie mogli ewoluować, czyli jakby wejść na wyższy poziom. To dirt? Nie, to nie był dirt. Będziecie mogli wejść na wyższy poziom, będziecie mogli sobie stworzyć kamienne narzędzia, które są dużo mocniejsze. I dzięki nim można wydobywać inne surowce. A diamentowe rzeczy? To kosatki. No, diamentowe, żeby kopać diamentowe rzeczy, Filipku, to potrzebujesz żelaznych narzędzi. A żelazo pokażemy widzom, jak się robi w kolejnym odcinku. Wykopmy to sobie trochę tutaj, że wam podpowiem, jak to się nazywa, ten surowiec granitu. On też nam się może przydać. Także jak już tu kopiemy, to sobie kopmy. Tak w ogóle myślę sobie, że to by było nawet całkiem nie najgorsze miejsce na bazę. Co myślisz? A czemu zaraz pokażemy w innym odcinku, widzą? No bo te nasze poradniki dzielimy takie, żeby były tak około 10-15 minut.
żeby nie były za długie, żeby widz mógł sobie na spokojnie, pomalutku tutaj rozkminiać, o co chodzi. Na pewno coś zrodzi się w waszej główce pytanie, skąd mamy takie kolory. O tym powiemy w kolejnym odcinku już. Tam mamy cave'a. Jakby budowanie bazy przy cave'ie ma jeden minus, że szybko będą nam moby wyłazić. To na pewno. Więc jakby ja bym nie chciał ryzykować. Fajnie by było zdobyć jeszcze trochę węgla. Ale kiedy nam się kończy? Dobrze, zrobimy zaraz sobie nowy. Spójrzcie tutaj, mamy tutaj jeszcze dynię. Ja najlepiej w ogóle zbudowałbym się gdzieś w pobliżu jakiejś łąki na przykład. Tu jest jakaś łąka. Tu mamy owieczkę czarną, też spoko. O, jest jeszcze trochę węgla, widzisz? Weźmy trochę jeszcze tego węgla. Dobra. Ziemia. Nie potrzebujemy. Weźmy sobie jeszcze tym naszym kilofem drewnianym. Trochę tego węgla pokopmy. On się nam przyda do wielu rzeczy. I tak się w ogóle zastanawiam, że w zboczu tej góry, jak już tutaj drążymy, żeby nie tracić niepotrzebnie narzędzi, możemy sobie zbudować taką tymczasową bazę bezpieczeństwa. To jest taki, będzie taka prosta baza, ale zrobimy ją, postaram się, żeby też ładnie wyglądała. Pod wpływem mam kilka rzeczy, także tutaj sobie drążymy. Tak myślę, że raz, dwa, trzy, tak na 6 bloków szerokości możemy ją zrobić. Co myślisz? Co? Że może być baza szeroka na 6 bloków? Tak. To sobie wykopmy tutaj. Tak, żebyśmy się tu zmieścili. Dobra, i kopmy się w tamtą stronę teraz. Okej, myślę, że taka wielkość bazy nam na razie wystarczy. Strasznie w tej bazie ciemno, ale zaraz sobie stworzymy pierwszą pochodnię. Pokażę wam, jak to zrobić. A da się niebieską? Niebieską się da, ale to trzeba już mieć możliwość pójścia do neteru i wykopania tak zwanego piasku dusz. A mamy taki piasek? W tym świecie, w którym nagrywamy poradniki dla widzów, niestety nie mamy. A czemu? No bo ja już nie byliśmy tu jeszcze w neterze, Filipku, no co ty? Kilof się kończy. Tak, kilof się kończy, ale to jest, że tak powiem, na spokojnie. Okej, okay, już pomalutku wydrążyliśmy sobie w skalę naszą pierwszą bazę. Dobra, i jeszcze tu ten filar. Co bardzo ważne w tej bazie? A drzwi? Właśnie, drzwi są bardzo ważne, ale najważniejsze teraz rzeczy to tak. Postawić sobie gdzieś łóżeczko i kliknąć na nie prawym klawiszem myszy. I zaraz zobaczcie. Ustawiono punkt odradzania. Teraz jak cokolwiek nam by się nie stało w grze, byśmy gdzieś padli, coś by nam się wydarzyło, to w tym miejscu się odrodzimy. Więc to jest bardzo ważne. Druga rzecz, warto postawić sobie crafting. Będziemy tu mogli tworzyć różne ciekawe rzeczy. Jak widzicie, to zrobiliśmy sobie już wcześniej skrzynkę, w której warto trzymać jakieś swoje rzeczy, które nam są aktualnie niepotrzebne. Na przykład w tym momencie mamy dużo bruku. Możemy go sobie tutaj schować, jako budulec. Albo możemy też go teraz wykorzystać. My na przykład go wykorzystamy teraz, żeby tutaj nam ta baza może i jest tymczasowa, ale chcemy, żeby też jakoś ładnie wyglądała, tak? Tutaj mamy do niej wejście. Jak widać, to wejście jest takie sobie, więc warto by było je troszkę zrobić, żeby było ładne. O. Wytnijmy sobie tutaj, żeby to jakoś wyglądało. Tu i tu. Tu i tu, i tu, i tu, i tu. O. I powiedzmy sobie, że tu jest wejście do naszej bazy. Ale tak? Żeby moby nam nie chodził. Tu mamy wejście do naszej bazy, żeby to było symetryczne. A drzwi? Zróbmy sobie na 3 bloki. A drzwi? Zaraz wstawimy drzwi, pokażemy widzę. Teraz mamy tutaj dużo dirta. Tak więc my sobie zrobimy tak, to żeby nie to... jest dirt. To mamy... jest dirt. To jest dirt. Także my sobie zrobimy tutaj tak, że powiedzmy, żeby to było... No, żeby było jakieś ładne wejście, o. Żeby to było w miarę równo. Potem ten dirt nam jest niepotrzebny do niczego. O, o. Dobra, i to nam się skończy już dirt, nie?
Mamy łopatę, więc możemy sobie tutaj jeszcze zrobić, powiedzmy, do wyrównania tego poziomu tak ładnie, żeby to wyglądało. O, cyku, cyku, cyku. Tu jest nasze wejście. Powiedzmy, że sobie tu jeszcze zrobimy taki jeden poziom, jakby platformy, taką a la werandę. O, proszę bardzo. To możemy sobie ściąć tą trawkę, żeby nam tu nie przeszkadzała. Dobra, mamy jakieś tymczasowe wejście. Teraz tak. A możemy iść z kimś powalczyć? Spróbujemy. Teraz bardzo ważne jest to, żebyśmy sobie wstawili tutaj drzwi. Dlaczego to jest ważne? Bo mając te drzwi, jesteśmy zabezpieczeni przed mobami. Ale my z kimś powalczyć? Możemy. Teraz wejdźmy sobie do... Możemy kamienny miecz, kamienny. Możemy. Ale teraz kolejnym krokiem najważniejszym jest zrobienie pieca. Tak. Tak więc piec mamy zrobiony. A co my odblokowaliśmy? Możliwość księgi w receptury. Teraz tak, zobaczcie, macie piec. Możecie sobie wziąć połowę węgla, wsadzić sobie tutaj i wsadzić sobie mięsko. I ono się będzie przepalać. W tym czasie, gdy w piecu trwa przepalanie, mając w ekwipunku węgiel i patyki. Potem mogliśmy zrobić. Tak? Miec. A lepszy jest, więc kamienny. Mogliśmy. Możemy, ale czekaj, jak się robiło pochodnie? Moment. Ja. Jak nie wiecie, jak coś się robi, to warto się cofnąć. Pochodnie. Możemy. Aha, możecie sobie zrobić jeszcze ognisko. A czego nam brakuje? Węgiel mamy. Nie mamy zwykłego drewna. Dobra, ale zobaczcie, zrobiła się noc. Idziemy do walki, tylko tata jest... Jedz. Nie, ja myślę, że w tym momencie mamy już noc. Tu nam się przepala mięsko, dom mamy zabezpieczony. Tak więc idziemy spać. I w kolejnym odcinku pokażemy wam dalej, co możemy zrobić. Także dziękujemy i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!